Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na samym początku, kiedy byliśmy w fundacji, tam gdzie się mieści siedziba tej fundacji, tak zwana kubatura, lokal, który widzieliśmy z zewnątrz, i widzieliśmy brata pana Jakuba Błaszczykowskiego, panią, która tam pracuje, i księdza Jerzego Kostorza, który nam opowiadał o tej fundacji i o tym, o podopiecznych tej fundacji i tych wszystkich celach, które tej fundacji przyświecają. I teraz chcieliśmy też więcej przedstawić, może bardziej dokładnie i szczegółowo, bo dużo pytań powstaje, czym się ta fundacja konkretnie zajmuje. My już to mówiliśmy, powiem, ale uszczegółówmy to bardziej. Proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie, że każda złotówka z licytacji Gołębi, z tego wydarzenia, będzie przekazana na konto Fundacji Kuby Błaszczykowskiego Ludzki Gest. Ale chcę też zaznaczyć, że to nie są pieniądze na utrzymanie fundacji. I zapewniam, że w takim okresie plus minus pół roku od tego wydarzenia w naszych mediach, także na stronie naszegolebie.pl, ale i w Hodowcy, w tych czasopismach, które z nami współpracują, jasno i konkretnie powiemy, na co zostały te pieniądze przeznaczone. W najkrótszym możliwie czasie oczywiście podamy kwotę i tak jak powiedziałem, ja dzięki sponsorom, którzy się co chwilę pojawiają, mam taką nadzieję, że uda nam się rzeczywiście każdą złotówkę bez jednego czy 2% tak zwanych organizacyjnych pieniędzy z aukcji, bez tego przeznaczyć na fundację, czyli na konkretne dzieci, którym chcemy pomóc. Ja powiedziałem na samym początku, że trudno dzielić skórę na niedźwiedziu, jak tego niedźwiedzia nie mamy. Jeżeli będzie ta konkretna kwota, wtedy powiemy, że takie konkretne dziecko dostało tyle, inne tyle, tak, żeby jasno i czytelnie powiedzieć, że te pieniądze nie zostały zmarnowane. Bardzo mi zależy na tym, żeby wszelkiego rodzaju koszta organizacyjne, które są, nie ma co ukrywać, zostały pokryte ze sponsorów, ewentualnie w części z tych cegiełek, które będziecie nabywać do tych konkursów. Tak, żeby każdy gołąb, który zostanie wylicytowany, czy na preaukcji, czy na aukcji, każda kwota w całości została przekazana na rzecz fundacji i te pieniądze uczciwie rozdzielone dla tych, którzy tego potrzebują, a fundacja jest przede wszystkim skierowana na dzieci z ubogich rodzin i oczywiście chorych dzieci. Wybierzemy na pewno właściwie te dzieci, tak, żeby było to bardzo jasne i czytelne. Przypomnijmy tylko, że w poprzednich latach, kiedy pierwszą taką aukcję charytatywną z takim rozmachem organizowaliśmy, pomagaliśmy wtedy księdzu Józefowi Żyłce, proboszczowi parafii Klucz. On tam miał problemy, nie miał dzwonów, a parafia bardzo mała, bo z tego co pamiętam, to było 700 dusz tak zwanych, niejako tylko. Trzy kościoły po 100, tak, 100 no, parę osób. I nie było możliwości żadnych nawet finansowych sfinansowania budowy dzwonów, ale my, kiedy później odwiedziliśmy naszego kapelana, widzieliśmy te dzwony jak biły i co ciekawe, na tych dzwonach były właśnie te motywy z gołębiami, czyli widzieliśmy, że te pieniądze nie poszły na marne. Później, kiedy kolejną aukcję robiliśmy, to było na rzecz pomocy przy renowacji katedry w Opolu. I przypomnę tylko, 2-3 tygodnie temu, kiedy byliśmy w Opolu, widzieliśmy, że ta część elewacji, która była wtedy 2-3 lata temu bardziej taka zniszczona, ona już teraz posiadała nową całkowicie strukturę, ona była odnowiona, widzieliśmy, że te pieniądze nie idą na marne. I mamy nadzieję i wierzymy w to głęboko i jesteśmy o tym przekonani, że tak samo będzie, kiedy za te pół roku, tak jak powiedział ksiądz Jerzy, będziemy rozmawiać, jak zostały te pieniądze, które ewentualnie pozyskamy w wyniku tej licytacji, tych gołębi, będą rozdysponowane. Także oczywiście jeszcze też zapewniam, że i obiecuję, że przynajmniej jedno czy dwójkę tych dzieciaków razem z Krzysiem odwiedzimy, nagramy film i będzie go można zobaczyć na niezawodnej stronie naszegolebie.pl. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dobry lot.